Cześć wszystkim, to UPON 7, przeciąg Pillars of Eternity. Dobra, mamy jeszcze kilka poziomów, znaczy pokoi do zbadania na tym poziomie. I ten jest chyba jeden z nich, tak? Dobra. Co my tu mamy? To chyba koniec tego dungeonu. Myślę, że tamto wyjście to jest po prostu tak wyjściem. Wejmund, potężny, zakaptorzony mężczyzna o byczym karku, pomaga młodej elfce wyjść ze szklanej komory podłączonej do zawrotnej liczby przewodów i maszynerii. Jej skóra i odzież lśnią od świeżej krwi. You may feel a little lightheaded for the next hour or two, but that will pass. Have a meal and get some sleep when you return to town. Transfusion. Tak, myślałem, że to ona. The transfusion will be smoothest if you relax and rest. The implanted essence already has a hold on your mind, so fighting it will be useless. And I hope our new visitor does not complicate matters overly. Wygląda na to, że się spóźniliśmy. Co to się dzieje? Subversion. The black sheep cousin of justice. Or haven't you heard Lord Heron's tale of woe about a missing daughter and an impending marriage? He's sent his soldiers to scour the village while he bides his time at the Dracogen Inn. I don't expect you to understand what I'm doing. You carry your privilege on your straight shoulders and in your soft hands. Neither the rituals of Scan nor the labors of animancy meet with much approval in polite society. But unsightliness reminds polite society that there are limits. When no one pays attention to the excesses and debaucheries of a lord, you give them something they can't look away from. Dziwny gość. Co możemy powiedzieć? O czym ty mówisz? A jest w ciąży? Ludzie we wsi wydawali się nieufni. Harald mówi, że ją zabiera do spoczynku. Alice Harland jest w ciąży. And from your tone, I take it you don't know the circumstances of the child's conception. Ta? Lord Heron's been telling everyone she's his daughter. He brought her all the way out here just to avoid anyone who might know differently. She's his niece. And she's carrying his child. No to komplikuje sprawę. Jakież zło sprowadził ten kryzys, zmusić własną krewną, żeby urodziła mu dziecko? W głowie mi się nie mieści. Czemu miałby to zrobić? Heron's own wife's delivered nothing but Hollowborn. Now he's got no heir, and his sister's child, Elise, is reaching the age to marry. Without progeny of his own, Heron's legacy would pass to her issue. So... he found a way to continue his own noble line by putting his child in this girl, his own niece. Nie mógłby pozyskać dziecka w jakiś inny sposób? Not a highborn heir. Even if he disposed of his own wife by some means, what family would marry their fertile daughter off to him? You can see the problem with this foolishness about blood. Nie musiałaś uciekać się do przemocy. Ktoś pomógłby, Alice. Yet no one did. Not that innkeeper who wasn't above taking his lordship's coin. Not Heron's attendants who must have known. Not even his wife, the poor girl's aunt. Depravity like this doesn't happen, but that people allow it. This is the truth that decent folk don't want to see. Sometimes you need excess to fight men like Heron. This isn't just about Heron or the girl. It's about the corrupting influences of power and wealth. How people of privilege, people like Heron, are so often insulated from the consequences of their actions. The charged essence of dozens of maltreated slaves and underlings is already taking root in her mind. Once it's established, it'll drive her to murder her uncle, her aunt, and anyone foolish enough to get in her way. People won't be able to look away from Heron's sins then. No, czyli ostatecznie nie chodzi o to, żeby pomóc biednej dziewczynie, tylko żeby pomordować paru tam ludzi. To chyba sporo zachodu. Wystarczy zwykły lincz.
Tłuszczo nie zawsze postępuje słusznie, ale w takich wypadkach dobrze wie, co ma robić. I do not wish to destroy Nestor Herent. I wish to end his entire rotten line. His name will become a curse among strangers. The deeds of his house will be eclipsed by his ruin. Foes will hear his name and shudder with pity. And any relatives who should survive him will abandon their fortunes just to rid themselves of the association. You're hot-blooded, willful, but there is no room for mercy and vengeance. Zdecydowanie nie w twojej. Widzący, nie pozwól, by ta dziewczyna i jej dziecko stały się pożywką dla zemsty. Pozwól mi dotknąć jej umysłu. Mogę ją od tego uwolnić oraz od wspomnień, które ją wiążą. Zrób to. Dziękuję, widzący. Czujesz, jak sięga Alice. Pewnie, lecz delikatnie. Dziewczyna nie rusza się, ale zrozpaczona matka trzęsie się z wysiłku. W powietrzu rozchodzi się dźwięk dzwonków. W końcu upada, wyczerpana. Napięcie pulsuje w jej umyśle. Alice na chwilę zamyka oczy. Kiedy je otwiera, jej twarz jest bez wyrazu. Ale kiedy widzi ciebie, Wymunda i maszynerię w tej dziwnej, ciemnej komnacie, jej zagubienie zamienia się w strach. Krzyczy zdławionym głosem. Kill them. All of them. If she can't destroy Heron, then we can destroy his legacy with her. No, plan się nie udał. A, dobra. Ciekawe, czy oni będą próbować zabić Alice. Czy to tylko taki blef? W każdym razie, co my tu mamy? Kultysta, umysłożerce, kaznodzieja i Wejmunda. Dobra, jest 5 na 4. Przy tym pewnie będziemy musieli jej jeszcze obronić. Dobra, zacznijmy od tarczy. W kogo chcemy? W umysłożerce chyba zacznę strzelać najpierw. Ty sięgasz go? Tak, sięgasz na to ognia. Wy poczekajcie tutaj. A ty, Alot, może spróbujmy rzucić ten... Tak. Ten zamęt. Zobaczymy, jak to zadziała. Ty poczekasz też tutaj trochę, aż oni podejdą. Tak. Świetnie, teraz możesz się przekraść do... Do nich. Wejmont też będzie rzucał czary, ale dobra, najpierw zajmiemy się wysłużeniem. Dobra, a Alot skończył czarować. Coś tu tak. Jakiś tu brzydki czar zadziałał. Zaraz się tym zajmiemy. Tylko możemy jeszcze rzucić tą świętą ziemię. Gdzie to było? Tutaj poświęcona ziemia. Okej, on na razie nie stanowi zagrożenia. To może... Przemknijmy się tutaj. Może uda nam się całkiem szybko zdjąć Wejmunda. Dobra, coś tu się stało. Gdzie jest Paladyn? A, Paladyn... Nie, Paladyn żyje. Ten jeden gość uciekł? Nie wiem. Dobra. Powalmy go i szybko się z nim zajmijmy. Ty rzucasz. Ty rzuć nekrotyczną lancę na Wejmunda. A ty użyj tego krzyku na Wejmundzie. Okej. Okay. Śmierciożerca jeszcze rzuca brzydkie rzeczy. Dobra, ale odrzuciłeś lancę. Co teraz możesz rzucić? Tego może nie. Możemy rzucić kulę ognia na nich, ponieważ czemu by nie? Kule ognia zawsze są fajne. Okej, ty nie rób tak, ty tak nie rób. Umysłożerca składa się już naprawił. Ale wiecie co, może zajmiemy najpierw Wejmunda.
O, jemu też się oberwało. W sumie nie wiem czego. Okej, kto tu oberwał Alot? Dobra, czy coś szybko możemy? Magiczną osłonę możemy rzucić. Tak, ten strażnik nam przeszkodzi. Yes. Dobra. Dobra, już się on nim zajmie. Skupmy się na Weymundzie. Tak. Ty możesz uciec. Albo i nie, cóż, trudno. Ale dobra, Weymunda udało nam się zabić. Więc sytuacja jest w miarę opanowana. Tutaj Eder zaraz pójdzie pomóc. W sumie może i teraz to oczyszczenie przywalić. Dobra, ty możesz się oślepić. Świetnie. Okej. Dobra, otwórz ogień do nich. Eder ich tutaj zaraz załatwi. Okej, fajnie, kultystka obróciła się do paladyna, więc teraz łatwo będzie można ją zadźgać. Świetnie. Paladyn może tutaj przejść. Dobra. Dobra, szybko jego wykończmy. Dobra. Dobra, świetnie. Możemy go przewrócić. Dobra. Nie było trudno. Nie zbliżaj się, nie wiem. Dobra, co jej powiemy teraz? Porwali cię z Kaenici. Ale co? Zdryga się i pochyla, podtrzymując głowę. Na skrzydła Helei, prawie nic nie pamiętam. Mam na imię Alice. Lira, pierwsze nuty fałszywego rycerza. Ja, mierdżące palce głaszczą powiększający się brzuch, patrzę z powrotem na ciebie. Co jej teraz powiemy? Możemy jej po prostu nic nie mówić? Możemy powiedzieć, żeby ta... Nie wytrzyma mnie, tak, nie jest moje. Ta opcja wydaje się taka pośrednia. Jesteś młodą szlachcianką, wykorzystaną przez bezwzględnych krewnych. Wiem także, że nie mogę wrócić do wioski, choć nie pamiętam dlaczego. Z całą pewnością nie mogę tutaj zostać. Na skraju wsi jest świątynia, kapłani na pewno mogą ci znaleźć jakieś schronienie. Zobaczmy tą opcję. Inne nie wyglądają na siebie nie wyglądają najlepiej. Duże miasto, co taka dziewczyna zrobiłaby w dużym mieście? Na skraju jest świątynia, kapłani na pewno mogą ci znaleźć jakieś schronienie. To dobra rada, nie będę patrzeć za siebie. Okej. I pośpiesznie odchodzi. Okej. Okay. Yeah. Alotowi kończą się już punkty życia. Ale spoko. Hey there. Chyba nie planujemy tutaj zbyt długo zabawić. Solina siekiera, solinne stiletto. Dobra, solinnym stiletem się zajmiemy. Solinny miecz. Nie, to jest solidne, nie wyśmienić, więc nic nadzwyczajnego. Tak, czasami się mylę. Hey there. Dobra, zobaczmy, czy on będzie miał jakiś grimoire? Znakomity Morgenstern. Solidne stiletto. Błogosławione krwią szaty skajenickiego kultysty. Dobra. Szaty, jakiś klucz. Hey there. Nie miał żadnego grimoire'u.
No i dobra. Hey there. Just say the word. Dobra, zbadajmy tutaj to miejsce. Nothing will slip past me. No, Adtruk, sztylet. Fajnie wygląda. Co my tu mamy? Obrażenia, wyjątkowa jakość, zamiana 10% trafień na krytyki, celność plus 5. Fajnie wygląda. Właśnie nim zaopiekujemy. Notatnik Wimunda. Dobra, zobaczmy, czy tu będzie coś napisane. Co jej właściwie zrobili? Ochotników. Szlachcianka, zatyki buntu, wyniki u innych obiektów były przeważnie zgodne. Wyzwaniem jest zawsze zastosowanie tej metody u niechętnego uczestnika, ale sytuacja może okazać się dla mnie korzystna, jeżeli wdobędę wspomnienie o jej wuju, a powierzchnią mogę sprawić, że jej sesja będzie bardziej podatna na proces. Ne. Dobra. Hey there. Gestecie czy jakaś. Ale to jest pewnie wyjście. Teraz mamy jeszcze tam jeden pokój, który nie zbadaliśmy. A właśnie, co do tego sztyletu. Solinne stiletto. Zmienimy zestaw broni, żeby móc sobie ładnie porównać. Tak nie porównamy. Tak. Więc tak, obrażenia większe. Pominięcie ROM mniejsze, ale to nie ma aż takiego znaczenia, ponieważ mamy troszkę większe obrażenia. Mamy dużą celność zwiększoną. 8 plus 5, tak. Myślę, że to jest no-brainer. Podmiana, tak. Dobra. A co z tymi szatami? Lekki pancerz. I co, tyle? Odzyskanie gotowości. Znakomita jakość, okej. Tylko tyle. Co? Jak to wygląda z tym? Właśnie, czy tu mieliśmy coś wyśmienitego? Nie, tylko solidnego. Dobra. R7 minus 15. R8. No, podobnej jakości. Myślę, że zostawię niezłomnemu na razie, tak jak jest. Dobra. Nie musisz się już skradać. Okej. Paru kolejnych fanatyków, których pominęliśmy. Ta, im zdrowie. Myślę, że zmęczenie chyba sporo im zdrowia. Maksymalna wytrzymałość minus 10%, bo jej też już się zaczyna kończyć punkty zdrowia. Nie, to jest tylko maksymalna wytrzymałość. Okej, dobra. Myślałem, że to ta zaszarzone oznacza, że już zdrowie mu się kończy, ale dobra. Dobra. Myślę, że nie będziemy tutaj kombinować. Możemy się cofnąć? Dobra, wyjdzie do nas. Okej. Się jakoś leczy. Świetnie. Dobra. No, ty możesz mu przywalić, co? Okej. Trzeba było. Nie było potrzeby. Must have cracked more skulls than I thought. Hey there. Dobra. I zobaczmy. Opa. Nice and quiet. Hey there. A co tutaj mamy? Root Demenelów. Nie wiem, o kim to jest. Dobra. Hey there. Resztę. Wiecie co, zbadamy jeszcze. Chcę jeszcze zbadać, dokąd to prowadzi. Potem zobaczymy jeszcze tamto wyjście.
A właśnie, co się tobie przytrafiło? Wstrząśnienie mózgu. Ona padła kiedyś? Nie pamiętam, żeby padała. Tam, 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 tam. No okej. Więc wyszliśmy tutaj, ciekawe. Szkoda, miałem nadzieję, że to będzie miejsce do zbadania. Ale spoko, jakbyśmy zaczynali od tej strony. Myślę, że troszkę mniej byśmy zwiedzili. Okej, może tutaj otworzymy z drugiej strony drzwi? No tak, to pamiętamy, że ta ściana, która na pewno była ukryta. Ta dźwignia jest, dobra, spoko. Na tym sarkofagu widnieje ozdobny herb, imię pokrywa... Pokrywie zostało zapomniane. Dobra. Pieniążku. Ta. No, to wynosimy się stąd. Lord pewnie nie obdaruje nas nagrodą za to, że jego córka się nie odnalazła. Chyba będziemy musieli go okłamać. Ponownie nie będziemy mogli mu powiedzieć, że uciekła do świątyni. Zobaczymy, na ile będziemy mogli jednocześnie ochronić Alice. Dobra, wiecie co, zajdźmy jeszcze do tego gościa od świń. Zobaczmy, co nam da za głowę ogra. Rambald. Unieś łeb ogra w górę. Czego szukałeś? Cholera, to coś jeszcze brzydsze niż myślałem. Zobacz, jaki wielki. Mruczy oczy i z otwartym ustami patrzy na martwe oczy ogra. Mam duże plany co do tego, poczekaj tutaj. Nazywa... Znika domu i wraca z garłaczem w dłoniach. Nazywałem go wypluwaczem ołowiu. Należał do mojego ojca, a mnie służył w wojnie świętego. Jest stary, ale solidny. Robi niezłe dziury. W dzisiejszych czasach bardziej przyda się komuś takiemu jak ty. Wyciąga z kieszeni sakiewkę. I jeszcze 600 miedziaków za fatygę. Jesteśmy szczodrowymi paladynami, a rzeczywiście 600 miedziaków to nie jest taki duży biznes, więc może Może popracujemy nad reputacją. Schowaj pieniądze! Przyda się do odbudowania stada. Okazujesz niezwykłą troskę. Te maluchy będzie można parzyć dopiero za jakieś pół roku. Chociaż... Ten prosiak jest nadal za mały. Nie spodziewam się po nim dobrego miotu, ale nie chcę osłabiać reszty stada. Może go weźmiesz? Będę miał jeden ryj mniej do wykarmienia. Prosiaczek podbiega do ciebie, kracę z rożym rykiem. Okej, mamy nowe... Mamy nowego peta. Okej, wiecie co? Pochowam resztę z nich. Białe żmijątko. I czas na prosiaka. Pupil. Hey there. Tutaj jest sobie, stoi. Leży. Okej, co to było? Był jakiś komunikat, ale nie zauważyłem. Spętana i pochowana została dodana do listy zadań warowni. Przygoda wygaśnie za 2 dni. Okej. Bla, 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 bla. Niech ktoś sobie przeczyta jak chce. Dobra, przypisz. Bo to możemy przypisać. K, nie przypiszmy. Niech się przeszkoli. Wow, masz 19 tysięcy złota? Nie zauważyłem. Będziemy mieli jeszcze więcej, jak posprzedaję te wszystkie pierdółki, które znaleźliśmy. Znaleźliśmy. No, w miejscach, gdzie już znaleźliśmy oryginalnym właścicielom, już te rzeczy się nie przydawały, więc można powiedzieć, że znaleźliśmy. Dobra, ten garłacz. Wypluwa czołowiu. Zobaczmy, o co w nim chodzi. Szybkość bardzo wolna. Obrażenia kłute. Przebicie celność minus 10. Przebicie osłony. Pominięcie ero. Czyli co dokładnie on ma?
Obrażenia 2 i rozerwanie. Troszkę trudno przeczytać, o co tutaj dokładnie chodzi. Przebicie osłony. Czy co, porównajmy to ze zwykłym garłaczem. Że tak będzie najszybciej. Zwykły garłacz ma pomięcie R4. Potem ma dodatkowe pomięcie R3. Obrażenia 2. Więc to chyba jakieś dodatkowe obrażenia, które zadaje. Okej. Okay. Ma 6 pocisków. Wiecie co, może na razie wypróbujemy go. Zobaczymy. No, nie na tobie. Ty trzymaj to. Co trzymałeś? Ty. Zacznij używać tego garłacza zamiast kuszy. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Dobra, na razie nie robię porządków. Mhm. Zrobię to poza nagrywaniem. Myślę, że na końcu tego odcinka. To nie jest zbyt ciekawe. Sure. Dobra. Idźmy do Lorda. Jest tu nadal? Czy się zebrali? Straż Lorda? Odpoczywa na górze. Okej. Okay. W sumie ma sens, bo jest noc, wiecie. Ludzie w nocy śpią, a ci wysoko urodzeni ludzie. O. Mamy tutaj coś. Kostur mistrza gildii. No zobaczmy, co to jest. Yeah. Wyjątkowa jakość kostur bojowy. Przyznaje pomniejsze przywrócenie wytrzymałości 3 razy przed odpoczynkiem. Wytrzymałość plus 10. Mało użyteczne. Zasięg broni plus 1,8. To tyle? Jakie to jest wyjątkowej jakości, więc... Czy jest wyjątkowej jakości? Nie, nie jest. Więc po prostu ma przywrócenie i tyle. Mało przydatne, ale pewnie będzie coś warte. Okej, okay. Lordzie Hamon... Lordzie Harondzie. Chciałem powiedzieć. Lordzie Hamondzie. Nie. Hey there. Mamy fatalna pomyłka. What are you doing up here? Unless... Have you news of my daughter? I've got to get her out of this wretched village. Znalazłem Alice. My daughter? Is her... Is she safe? Pozwoliłem jej odejść. That can't be. She's... What happened? Doskonale wiesz, co odkryłem. I don't know what you're referring to, but I've heard enough already. Take this, and let's put this unpleasantness behind us. Plotki szybko się rozchodzą, z całą pewnością szybciej niż jedzie powóz. Naprawdę chcesz ryzykować? Very well. Now, I really must get back on the road. Serio? Po prostu dał nam kasę i tyle? Zapomniał o sprawie? Nigdy nie myślałem, że to będzie aż takie łatwe. O, patrzcie. Bandyci zarabowali znacznie mniej kasy niż w zeszłym tygodniu. To świetnie, ale nadal możemy popracować nad naszą obronnością. Okej. Okay. Tak, w zeszłym miesiącu zarabowali dużo więcej, mimo iż nasz zarobek był mniejszy. No, to okej. Będziemy dalej pracować nad obronnością, tak myślą. Bo jak jeszcze mury możemy pobudować. Chociaż one będą się trochę budowały długo.
O, nie, koszary już mam. Ciekawe, czy jest jakiś budynek, który pozwala budować więcej. Znaczy zatrudnić więcej najemników. Ja. Okej, ale na razie muszę poczekać, nie muszę kupować więcej. Nie mogę kupować, tak, nie, można tylko jeden raz budować. Więc to tyle, co? Czy co, przejdźmy się jeszcze do tej świątyni. Zobaczymy, czy ją tam znajdziemy. Nie widać jej. Czy oni będą coś powiedzieli? Ludzie we wsi mówią, że problem próżnorodzonych jest to szczególnie dotkliwy. To prawda, problem próżnorodzonych dotyczy miast i wsi w całym Jeleniobożu, ale to właśnie w Jeleniobrodzie od wielu lat nie urodziło się zdrowe dziecko. Większość ludzi, szukając nadziei, przyniosła się do innych wsi, ale ci, którzy zostali, nie są już tacy jak dawniej. Bo widzisz, dzieci są obietnicą przyszłości, ludzie nie zmieniają, się zmieniają, kiedy im ją odbierasz. Okej? Dobra. Ani jej nie widać, ani nie można nic porozmawiać, więc... Więc taki mam... No, w Wiedźminie, jak skazaliśmy baronową na śmierć do przekucia na skały, to potem mogliśmy znaleźć jej truchło przyczepione do skały, ale... Ale cóż, dobra. Dobra, w następnym odcinku posprzedaję te wszystkie głupoty, które tutaj poznajdowałem. Będę pewnie miał sporo kasy, bo będziemy mogli roztrwonić na jakieś magiczne pierdółki. A potem wrócimy do wykonywania chyba zadania głównego. Chyba nic więcej tutaj już jeszcze nie mamy, co do robienia. Okej. Dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie. Cześć.